Witamy Was serdecznie w programie Poznań kontra Warszawa po bardzo udanym weekendzie zarówno dla Lecha, jak i dla Legii, więc dzisiaj w studiu uśmiechnięty Paweł Gołaszewski, tygodnik Piłka Nożna i równie uśmiechnięty, zadowolony z życia jak zawsze Dawid Dobrasz, który już tu okupuje to miejsce, nie chce tak wyjść jest. Z tego studia, nie da się go wypędzić. Dawid Dobrasz, przejąłem, cały czas tu na nim jestem. No tak, trzy ostatnie programy. I z tego co wiem, to nie mówisz ostatniego słowa w tym tygodniu. Tak. Generalnie teraz wiesz, otwierasz lodówkę, a tam Dawid macha i mówi, tu jest dżem truskawkowy, proszę się poczekać. Znowu muszę powiedzieć, jak mój ulubiony był prezes, zostawmy to. Bardzo nas cieszy, że tak licznie czekaliście już na ten program, ponad 600 osób już go ogląda, więc od razu zaapeluję na dzień dobry o łapki w górę i dzisiaj zaczniemy sobie dwa pierwsze odcinki. W tym sezonie zaczynaliśmy od Lecha, więc musimy sobie jednak zacząć od Legii te proporcje. Miał gonić. Miał gonić, ale wiesz, no nie może być tak, że z rzędu. Dobrze, że po pierwszej kolejce nigdy 5-6 z rzędu, ale dzisiaj i dla ciebie i dla Dawida ten program raczej przyjemny, bo dużo dobrego się działo, no ale jednak tak chronologicznie sobie pójdziemy. Legia Warszawa, ŁKS to był drugi mecz piątkowy, ale myślę, że ten jednak wzbudzający większe zainteresowanie, takie naprawdę mocne wejście w ligę. Legia wygrywa z ŁKS-em 3-0, pełen stadion, sold out, hat-trick Tomasa Pekarta. Powiedziałbym, że... Wejście Blaża Kramera. Właśnie chciałem powiedzieć, idealny wieczór dla Legii, gdyby nie tylko to, że Blaż Kramer nie zdobył bramki. To tak, oczywiście tak. Tak, z żartem oka. Nie no, bardziej żart. Tak naprawdę to nie ma się do czego przyczepić. No jedynie do czego można się przyczepić, to, że ŁKS faktycznie stworzył jedną stuprocentową sytuację, kiedy napastnik łódzkiego klubu sportowego uderzył w słupek, a tak absolutnie mecz pod pełną kontrolą. A to od razu cię zahaczy. Jakby nie trafił słupek, a trafił do bramki, to masz takie przekonanie, że Legia i tak by spokojnie to wygrała? Tak, że jedną by jeszcze Legia bramkę wepchnęła, no ale to ja od razu mogę odbić piłeczkę, a co by było, gdyby Josue wykorzystał rzut karny i masz 2-0 i święty spokój. Wtedy, tak? To jak skoro odbijasz, to mogę powiedzieć, pewnie Legia wygrałaby ten mecz. Pewnie by wygrała ten mecz i tak się skończyło. Wiesz co, patrzyłem sobie raport z Wyscouta, no to PPDA w tej drugiej połowie na poziomie 30 chyba. PPDA, to musimy wyjaśnić, passes per defensive action. Tak, czyli jeżeli chodzi o liczba podań, do których... przed akcją defensywną rywala, więc ten wskaźnik tam w okolicach 32 czy 33 podań, czyli zanim ŁKS przechwytywał piłkę, no to Legia wykonała tych podań 32-33. W pierwszej połowie to było tam pomiędzy 7 a 8, to różnica kolosalna, ale no 3-0 pewne zwycięstwo, kilka sytuacji, bo tak jak już powiedzieliśmy, ten niewykorzystany rzut karny Josue, Mark Gual też miał swoją okazję, Tomas Pekhart mógł tak naprawdę czteropaka zapakować właśnie do bramki Łodzian, a no taki no mega dobry scenariusz przed tym czwartkowym wyjazdem do, w sensie przed czwartkowym meczem, bo wyjazdem jutrzejszym do Kazachstanu i no Legia potwierdziła wysoką formę z treningów, znaczy z treningów i ze sparingów, bo znowu więcej niż jeden gol strzelony i znowu zero po stronie strat. Tomas Pekhart, takie rzeczy można było wyczytać na portalu Twitter. Pierwszym autorem hat-tricka w pierwszej kolejce sezonu PKO Ekstraklasy od 2020 roku. Zagadka dla was, świetnie znacie PKO Ekstraklasy. Kto wtedy zaczął od hat-tricka? 2020? Tak. Mecz Górnika Zabrze z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kamil Biliński? Nie. Nie. Jesus Jimenez. Jesus Jimenez, okej. Okay. No nie zgadłbym, no. Się może bym... Znaczy, nie, chyba bym w Angulo bym strzelał. Tak, to był jeszcze moment, kiedy Jimenez no, dawał radę. Jak się tobie Legia podobało w piątek? Fajnie było. Znaczy nie byłem na meczu w Grodzisku, ale tak oglądałem pierwszą połowę, wracając jeszcze z Grodziska, drugą już tak usiadłem na dobre. No bardziej się zastanawiałem, kiedy ŁKS pęknie i wydawało mi się, że będzie to później jednak trochę, że ten początek chcieli pograć piłkę z Legią, no tylko... Przy tak powiedzmy przeciętej defensywie, no to granie w piłkę z Legią no nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też wydaje mi się, że Legia dużo pewności siebie zaliczyła po tych sparingach po prostu. No i taki bardzo przyjemny wieczór, atmosfera, tak, pełen stadion, w piątek wieczorem, mecz jeszcze transmitowany na YouTubie, bardzo wielu kibiców też to spotkanie oglądało, więc taka reklama ekstraklasy, no Legia zrobiła swoje, jestem ciekaw powiedzmy jak będzie, czy wszystkich tych beniaminków Legia ogra, których ma na
samym początku i to będzie taki naprawdę piorunujący start, bo jak dobrze chyba kojarzę, te pierwsze cztery kolejki, nie licząc tego meczu z Krakowią, to są chyba trzy mecze z Beniaminkami albo pierwsze pięć kolejek, więc no, Legia zrobiła swoje, tak? No, pucharowicze wszyscy wygrali i tak się zastanawiam, kto zrobił na mnie największe wrażenie, czy to była Legia właśnie, czy Raków. No to powiedzmy Legia, takim anturaż tego meczu był najbardziej taki efektowny, chociaż pewnie sobie powiemy jeszcze też o Lechu dzisiaj na pewno, ale tutaj Pekard lewa, prawa, głowa, gol, no to też wydaje mi się, że rzuciło mi się od razu w oczy, że ta skuteczność taka na naprawdę najwyższym poziomie, ale już w meczu o Super Puchar, no gdzieś był blisko tych sytuacji, tam był Supek w tej jednej akcji. No jedynie... Tomasz Pekard oglądał Poznań Warszawa przed tygodniem, wiedział, że wytypowałem Tomasa Pekarta jako najlepszego strzelca Legii po rundzie jesiennej i powiedział: Paweł, robimy to, no i po prostu wziął sprawę w swoje ręce. Mi też dobrze dzwoniło w którymś kościele, powiedziałem: Souza. Nie trafiłem, że Marfiński zaczął sezon, myślałem, że to będzie Portugalczyk, no ale wiesz, no też w sumie typowałeś, myślałem, że to Kramer będzie jednak czołową postacią. Ja zakładałem też, że będzie rotacja na mecze ligowe, będzie Blasz Kramer, na Europę Tomasz Pekhardt, ale w sumie można było założyć, że jednak skoro mecz z Krakowią jest przełożony i tej rotacji i czasu od piątkowego meczu z ŁKS-em do czwartkowego z Ordabasami będzie wystarczająco dużo, żeby Tomasz Pekhardt też się zregenerował, ale tutaj Dawid mówił też o tej otoczce. No pierwszy raz, w zasadzie nie pierwszy raz, drugi albo trzeci raz przed meczem też był taki, powiedzmy, piknik dla kibiców. Można było sobie przyjść tam 4 godziny chyba przed meczem. Legia otworzyła taką strefę, gdzie tam były, nie wiem, zjeżdżalnie dla dzieciaków, food trucki, no można było miło spędzić czas przed meczem i to jest też fajny kierunek, w którym w ogóle polskie kluby mogłyby iść, żeby ten dzień meczowy, to jak mecz się zaczyna o 20:30, żeby nie zaczynał się o 20, tylko żeby ta integracja społeczeństwa była trochę wcześniej. Tutaj tylko taki mały kamyczek do ogródka, że mi zabrakło takiego, no nie wiem, jakiegoś telewizora czy telebimu, żeby można było mecz z 18 jeszcze obejrzeć, bo wiele osób gdzieś tam sobie oglądało na telefonie, czy po prostu szło do sportsbaru, więc to władzom Legii tu trzeba podkreślić, że to trzeba uzupełnić na kolejne tego typu wydarzenie, ale no, mamy kolejkę, pierwszą kolejkę inaugurację sezonu i mamy już ponad 100 tysięcy ludzi na trybunach. To jest w ogóle no, wielkie brawa dla kibiców wszystkich drużyn, że tak szczelnie wypełnili stadiony właśnie w miniony weekend. A w sumie Lech, Pogoń grały na wyjeździe w tej kolejce, czyli też dwie duże frekwencje. No i w Zabrzu nie masz jednej trybuny, nie? No nie masz, no, ale w Zabrzu nie wiem, czy tylu kibiców przyjdzie na następny mecz. Zobaczyli. To, co zauważyłeś w przypadku Tomasa Pekarta, to ten hat-trick, prawa noga, lewa noga, głowa. Jeszcze jedna rzecz, Wojtek Bajak na Twitterze wrzucający różne statystyki podawał. 10 goli w ostatnich 16 meczach Tomasa Pekarta. To jest w ogóle taka historia, że kiedy ten piłkarz wracał do Legii, to te oczekiwania były na bardzo niskim poziomie. Wraca emeryt. Mało kto się tym ekscytował, raczej było narzekania. Wygląda na to, że ten zawodnik naprawdę gra dużo powyżej tych oczekiwań, które za wysoko nie było. Możemy sobie też zobaczyć taką statystykę najlepszych strzelców w historii Legii obcokrajowców. Tomasz Pekhardt coraz wyżej w tej klasyfikacji. 48 goli. Tej Surcinia ma 41 już za Tomasem Pekhartem, ale myślę, że Switlice i Nikolicza to spokojnie w tym sezonie... To są gole z wszystkich rozgrywek, prawda? Może zaatakować. Tak. To są gole z wszystkich rozgrywek. Tak, uważam, że Tomasz Pekhardt w tym sezonie będzie na drugim miejscu. Powiedział, że może w tym roku dobrze pójdzie. Nie no, gość zaczął od trójki w pierwszym meczu. Ja się zastanawiam, na ile ten ŁKS jest, powiedzmy, taką... No bo to nie jest papierek lakmusowy, na którym można sprawdzić Legię. No też wydaje mi się, znowu ten mecz, na który Legia leci te kupę kilometrów, no to też to nie jest taki prawdziwy sprawdzian. Ten super puchar też ciężko powiedzieć, więc po prostu jestem ciekaw, po prostu Legia wykona zadanie. To też często nie przychodzi tak łatwo, bo wiemy, że Beniaminek potrafi przyjechać, gdzieś się zamurować. No ŁKS, tutaj też zastanawiam się, na ile ŁKS będzie takim kandydatem do spadku mocnym, bo nie traktuję tej ekipy, mają kilku ciekawych zawodników, ten Pirulo, Ramirez. No Ramirez tam jedną sytuację się tak nie popisał, bo trzeba było gdzieś ściągnąć za koszulkę rywala, bo też ŁKS żadnej żółtej kartki. Wydaje mi się, że jak Beniaminek przyjeżdża na Łazienkowską i nie dostaje żadnej żółtej kartki, no to umówmy się, to trochę słabo. Lech też wyszedł na Fiorentinę i zrobił 6 fauli przez cały mecz, więc no to jak taki poziom gdzieś agresji i takiego charakteru wkładasz w mecz, no to z Legią nie możesz wygrać. I tutaj też bym docenił Pawła Wszołka, bo no wydaje mi się, że to jest taka postać, która naprawdę miała w tym roku przebłyski. No nie, mecz z Widzewem mi się bardzo kojarzy, mimo że tam to on
tę akcję Pawłowskiego, właściwie skierował głową chyba z rzutu wolnego do bramki, ale to był fantastyczny mecz wtedy Pawła Wszołka i wydaje mi się, że tak jak widziałem, nie wiem, w Rakowie Połączyń, Iwi Lopez, Farnas przy tych fragmentach, no to Wszołek z Pekhartem się niesamowicie szukają. 7 goli, karnym. W sensie Tomasz Pekhart strzelił z tych 49, tak? 49 miał strzelonych w Legii? 48. 48, no to 7 ma Nikolić, 7 goli. 7, tak? 7 po podaniach Pawła Wszołka i to jest taka śmieszna statystyka, że Paweł Wszołek najczęściej asystuje przy trafieniach Tomasa Pekharta, w sensie żadnemu innemu piłkarzowi w karierze częściej nie dogrywał przy bramkach, a Tomasowi Pekhartowi no nikt częściej nie dogrywał niż Paweł Wszołek, czyli no ten duet naprawdę dobrze się uzupełnia. A gdybyśmy sobie zerknęli na średnią pozycję piłkarzy z tego meczu, no to też byśmy zobaczyli, jak Paweł Wszołek w tym meczu był wysoko ustawiony, bo jednak ustawienie tych wahadeł było takie asymetryczne. Patryk... Kto grał jako prawy środkowy obrońca? Jędrzejczyk do zmian? Nie, grał Pankow. Pankow grał, tak, Jędrzejczyk z kontuzją przeszedł. Ale to jest to, o czym mówił Kostaruniaid, że Patryk Kun ma inne atuty w porównaniu do Filipa Mladenowicza i musi wymyślić inny sposób na rozgrywanie akcji, więc to ustawienie Pawła Wszołka mi już z perspektywy trybun rzuciło się to dość mocno w oczy, że on po prostu był ustawiony na tej grafice, którą właśnie Y-Scout przygotowuje na podstawie średniej pozycji w meczu, no to Paweł Wszołek był ustawiony w ogóle najwyżej spośród wszystkich piłkarzy Legii, nawet wyżej niż Tomasz Pekhart. No to też pokazuje o tym, jaki pomysł po prostu Legia miała na to spotkanie. Ale jak Dawid pochwalił tutaj Pawła Wszołka, no to myślę, że też Patryk Kun wysyłał taki pozytywny sygnał kibicom Legii. Obiecujący występ. Tak, bo wszyscy mówili, a to nie jest ta jakość, co Mladenowicz i tak dalej. A w sztabie Legii było cały czas powtarzane spokojnie, ludzie go tu i tak będą za chwilę szanować za ten motorek, który ma i po prostu za to, że on ma super charakter, że zawsze walczy, nigdy się nie poddaje, cytując klasyka i po prostu no, daje odpowiednią jakość. Może nie zaliczy, nie wiem, dwucyfrówki w klasyfikacji kanadyjskiej, ale poniżej pewnego poziomu na pewno nie zejdzie. No właśnie jestem ciekaw, czy będzie w lepszych meczach Patryk Kun też grał na takim poziomie, bo jednak wydaje mi się, że wyzwanie nie było aż tak duże teraz. Obiecujące występy i w Superpucharze i w tym meczu. Ale jeszcze chciałem o Pekharcie tylko słówko, jak mogę, bo wydaje mi się, że to jest jeden z takich chyba najlepszych powrotów takich obcokrajowców, którzy odchodzili z Polski, to potem próbowali wrócić i być na takich dobrych torach. No bo nie wiem, czy tu Paweł wskażesz jakieś takie... Miro Radowicz też miał super powrot. No okej, no też do Legii powiedzmy, ale to zobacz, no ile to jest lat, 4, 5? Więcej. No nawet więcej, no to tak jak nie wiem, przypominam sobie, no okej, ten Valencia, pierwszy powrót. Ale wiesz, no wracał, ale Semir Stilić wracał, podszedł z Lecha, później w Wiśle Kraków, przecież Stilić grał. To już nie było grał, to nie, samo. No ale grał fajnie. Jorge Felix też można powiedzieć, że coś tam wiesz, wrócił, ale to też nie jest to samo. No tak jak raczej poszukasz tych obcokrajowców, wracając, no Barry Douglas wrócił, tak? To też wydaje mi się, że to nie jest aż taki powrót, on jest starszy piłkarz, bardziej doświadczony, ale no ciężko mi znaleźć takich dużo przykładów, że wracają ci zagraniczni piłkarze i dają taką jakość, no mówię, no można by poszukać, usiąść spokojnie, wydaje mi się, że... Fajny pomysł na jak znalazłbyś, ranking. Kurczę, z pięciu takich naprawdę kozaków, co wrócili tutaj i dali to samo, albo przynajmniej byli blisko poziomu, no bo mówimy o takich czołowych obcokrajowcach, nie? Powiedzmy tam, nie wiem, ktoś wyjechał na wypożyczenie, wrócił i nagle zaczął grać. To trochę inna historia. Jeśli chodzi o... Dajcie to... na czacie może jakieś takie przykłady, to może... Dawajcie, zapraszamy serdecznie, wrócimy, oczywiście. Możemy coś nie pamiętać, przecież Brożek miał super powrót. No Polacy mieli super Polacy, powrót. Polacy, no to nie, bo Kamil nie Glik wrócił z Realu Madryt. Nawet mógłbym... Amaral wrócił i pociągnął Lecha do mistrzostwa, pisze Piotr Nowak. No, można by to wrzucić, bo faktycznie to jest nawet powrót, że przyszedł i grał lepiej. Tak. To patrz, to najczęściej pod latarnią. No, Polacy, obcokrajowcy. O obcokrajowcach mówię. Obcokrajowcy, dobrze. To ja sobie potem rzucę okiem na wasze propozycje. Jeszcze tylko jedna rzecz. Jeden nowy piłkarz, Elitim w środku pola i jeden, który już dobrze się w Legii zadomowił, Bartosz Slisz, który zrobił na tobie lepsze wrażenie. Obaj bardzo dobry mecz. Ja przyznam, że bardzo mi się Slisz podobał. Nawet chyba jeszcze bardziej niż Elitim. I też się chyba Bartek Slisz w tym meczu podobał bardziej niż Elitim, ale Elitim też ma w sobie coś takiego, za co go za chwilę myślę, że publiczność przy Łazienkowskiej też pokocha, bo on po prostu chce grać do przodu. Zobacz, że każda decyzja, pierwszy wybór jego to jest zagranie do przodu. To nie jest zagranie w poprzek, to nie jest odegranie do obrońcy, dopiero złapanie przestrzeni, tylko on cały czas szuka gry do przodu i tych no
czuje grę, też bierze na siebie ciężar w rozgrywaniu akcji. No i Bartosz Lisz, mając obok siebie Elitima, też może sobie pozwolić na znacznie więcej w ofensywie, bo nie jest dzisiaj taką typową szóstką, która ma się skupić tylko na odbiorze piłki i odegraniu do najbliższego, tylko ma też kreować. Zaliczył, chyba on zaliczył, tak, asystę przy tym trzecim golu Tomasa Pekharta. Chyba Bartosz Lisz tak dogrywał. Taki indywidualny. Tak. Po indywidualnym rajdzie. I po prostu no, pokazał, że cały czas jest w świetnej formie. W ogóle ten 2023 rok, no to w Legii oczywiście takim naturalnym bohaterem jest Josue, ale tutaj mówimy o Pekharcie, mówiliśmy o Wszołku, możemy dodać jeszcze do tego wszystkiego Rafała Augustyniaka, który też cały czas trzyma poziom, w zasadzie od tego meczu chyba, gdzie tam zęby stracił w Zabrzu, to zaczął wyglądać naprawdę znakomicie, jeżeli chodzi o ośrodek obrony, i tych wygranek w ostatnich miesiącach w Legii jest naprawdę sporo. To prawda, i jeśli możemy teraz poprosić, bo tutaj wywołujecie na czacie, ja spoglądam na czat, jeden z wpisów Legii na Twitterze dosłownie na kilka minut przed początkiem tego programu, jeśli to mamy, to poprosimy. O właśnie, duży herb wrócił. Nie mam zielonego pojęcia o co. Dopytują cię, Paweł, co to może znaczyć? Nie Legia tutaj to widzę, emotikona teraz. Na koniec taka mająca dodawać jeszcze trochę tajemniczość. Coś chłopaki z sociali podpalili, nie wiem, naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy. No pada nazwisko Capuadi, bo to jest często związane ten duży herb z ogłaszaniem transferu, więc niewykluczone, że coś się szykuje, pewnie też... Nie, ale w tym roku, w tym oknie transferowym Legia nie robiła zagadek transferowych. No ale może wiesz, jak nikt nie wydał nazwiska... Czujny wydawca tego programu, dobrze wszystko zawsze wiedzący, podpowiada, że każdy transfer Legii był ogłaszany przy tym herbie w tym oknie transferowym. A, tak, okej. Okay. Przy dużym herbie tak, no ale tutaj jest, to nie jest ten herb, który chodzi za piłkarzami Legii, ten ruchom, tylko tutaj wklejona grafika. Jakiś kontrakt przedłużony, coś tam się zapowiadało. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, może się wyjaśni do końca programu, jeśli tak, to jeszcze to oczywiście skomentujemy. Jeszcze tak wracając... Zadzwoń tam, żeby do wpół do szóstej. Tak, zrobimy łączenie od razu. Memory 5 i dawaj. Słuchaj, ostatnio jak mieliśmy to Lech 2 ogłosił, tak, że pamiętam, kiedy to było. Teraz... co Hotić, tak, i goli zadek chyba byli ogłoszeni. Tak było, programu. Tak było. 11 339 widzów to była średnia frekwencja, skoro mówiliście o tej frekwencji PKO Profil Ekstraklasy, bo dał najlepsza frekwencja w XXI wieku w kolejce otwierającej sezon. 20 minut o Legii Warszawa. To chyba możemy zaliczyć jako podwójny punkt na korzyść Legii i tego klubu, o którym zaczynamy, więc pora przejść do Lecha Poznań, bo Lech dokonał, Dawid, nie lada sztuki. My rozmawialiśmy i wymienialiśmy ten skład, kiedy Lech poprzednim razem wygrał na inaugurację. To był skład, który wzbudził duże, tak jak powiedziałbym, social mediowe zainteresowanie. To był skład z meczu z Wisłą Płock z 2018 roku, czyli minęło 5 lat. No więc tamten skład możemy przekreślić i mamy nowy skład, który wygrał na inaugurację. Z tamtego to naprawdę, może z dwóch to by się mogło załapać do pierwszej jedenastki. Tak jak pamiętam, Tiba, chyba Gytkier, a tak reszta to... Tam Tomasik na lewej obronie, to wydaje mi się, że nawet Barry Douglas by tak na niego dzisiaj spojrzał, powiedział, nie no, chłopie, spokojnie, ale to zostawmy. No tak, moim zdaniem to jest może nie tyle największa sensacja tej pierwszej serii gier, ale po tej pierwszej połowie w życiu bym nie powiedział, że Lech wywiezie 3 punkty z Gliwic, jeszcze z terenu, gdzie 13 spotkań Piast ogólnie był niepokonany. Teren bardzo trudny, Lechowi udało się tam zremisować, ale jak widać teren przyjazny, bo ostatnie Mistrzostwo Polski też... Wtedy Lech wyszedł na prowadzenie w tabeli. Też ten mecz teraz wiosną Kwekweski dał gola w ostatnich minutach. No i tutaj trzeba przyznać, że wynik lepszy niż gra, i trzeba sobie to powiedzieć wprost. Bo i też trzeba oddać, że Filip Marfiński trochę przykrył jednak te problemy Lecha, ale dużą sztuką jest to, że Kolejosz już po pierwszej kolejce nie musi gonić, a chyba się zgodzimy. Zgodzimy. No to najpierw musisz powiedzieć. Najtrudniejszego rywala ze wszystkich pucharowiczów na start, no bo jednak Jagiellonia tak przyjechała wakacyjnie, no UKS chciał coś pokazać, ale no przy potencjale Legii to jest za mało. Warta z kolei no też się nie zaprezentowała, chyba że pokazała swoją młodzież w drugiej połowie, no to prędzej. Pogoń tutaj wygrała zasłużenie pod kątem jakości, no ale Lech mi zaimponował chyba właśnie tym,
doświadczeniem z europejskich pucharów, no bo nie widziałem takiej paniki w drugiej połowie, że nam tu zwycięstwo ucieka. W pierwszej połowie błędów było aż za dużo. No Filip Bednarek z Joelem Pereirą jeszcze podsumowali właściwie ten pierwsze 45 minut tymi błędnymi decyzjami, no bo jeden wybił świecę do góry, a drugi gdzieś w ogóle nie patrzył w zawodnika, wpadł w niego i karny moim zdaniem miękki, zgodzę się, ale był. Także tutaj no nie można co dywagować. No i wielkie brawa dla Lecha, bo też sobie sprawdziłem też za pomocą strony KKS Lech.com. Szósty mecz w 2023 roku, kiedy Lech przegrywa 0-1 i takiego meczu nie przegrywa. Dwa razy wygrał z Widzewem i teraz. I tak było chociażby z Miedzią, Legią, Radomiakiem i Piastem. Tak, te pierwsze spotkanie wiosenne, więc też wydaje mi się, że duża sztuka, taka siła charakteru. Długo ten mecz w ogóle trwał, jeszcze miał przecież Piast w samej końcówce, w doliczonym czasie gry. Swoje naprawdę bardzo dobre sytuacje. Jakby Piast wyrównał to 2-2, to też ten wynik można by uznać nawet za sprawiedliwy w tym spotkaniu. Tutaj przeważyła indywidualna jakość Filipa Marfińskiego, bo wykończenie głową super, to uderzenie także tak też... Tak, z premedytacją ta głowa, tak no widać było, że on po prostu tak chciał, to nie było... Nie, no to timing wyskoczenia i wszystko tu się zgadza. No to nie jest pierwsza taka bramka. No też z Łukaszem Wiśniowskim rozmawiałem w trakcie meczu, bo mi się pytał właśnie, kiedy te takie bramki strzelał. Łukasz pamiętał Raków, ja pamiętałem Widzew, a jeszcze ktoś mógłby przypomnieć mecz z Pogonią Szczecin, kiedy Filip Marfiński przeskoczył Kostasa Triantafylopoulosa przy jednej sytuacji i zdobył bramkę, więc to jest jego. A jeszcze mógł mieć jednego gola, bo się tak od niego piłka odbiła jeszcze no to... chyba przy 1-0, tuż tak, po przerwie. Widać, nie, przed przerwą jeszcze to było, na super. Tak, masz rację. To właśnie, tak. No ale to coś czuję, że widać, że gość ma gola, no bo odbija mu się to totalnie nieświadomie od właściwie zewnętrznej części kolana i naprawdę plak tylko odprowadził piłkę wzrokiem, więc myślę, że każdy kibic Lecha może być dumny, że przy tych problemach, które ta drużyna miała, no bo te zmiany w 55 minucie, tak, schodzi Karlström, schodzi Iszak, te zmiany były, jakby to powiedzieć, pewne. Ani Karlström, ani Iszak nie byli gotowi na 90 minut. W ogóle, jak jeszcze popytałem, bo największym zaskoczeniem był brak obecność Mikaela Iszaka, bo nawet, no tutaj mogę zdradzić, no podpytywałem Tomasza Rząsę po wyjściu z Nocnych Gadek ostatnio i tak mówię dyrektorze, Mikael Iszak do gry, no to tak usłyszałem, że wejdzie. Że wejdzie i coś tam dostanie, nie na zasadzie, że od pierwszej minuty i wiem, że dla wielu samych zawodników to było zaskoczenie, że Mikael był gotowy, no w tej 55 jak schodził, to już lekka butla była, ale powiedzmy, że no taka przerwa od gry długa jeszcze po takim wiadomo, razie. Wiadomo, ile on będzie musiał do siebie dochodzić? No on już jest bardzo blisko, powiedzmy, gry na 90 minut, co jest wielkim, wielkim zaskoczeniem w Lechu, że tak szybko to się udało. No w tej 55 minucie zszedł też najsłabszy zawodnik tego meczu, czyli Adry Baluła, bo nie wiem już, czy dla tego piłkarza jest ratunek. Znowu zaczął sezon i znowu te same błędy, właśnie no nic nie daje tej drużynie. Wydaje mi się, że Hotić nie był gotowy na aż tak długi okres. Popatrz, mówisz o zawodniku, który miał być tym wygranym okresu przygotowawczego. No ale szczerze, też dałbym mu szansę. Jak się zaczynała liga w 2023 roku, Stal Mielec, też Baluła, powiedzmy, aspirował do wyjścia w pierwszym składzie. Wyszedł na Stal, wyszedł na Miedź, jak dobrze pamiętam, nie wyglądało to wtedy aż ale tak może źle. Może jest po prostu mistrzem treningu sytuacji. I mistrzem sparingów, bo takich piłkarzy przecież no, polska piłka znała mnóstwo, że radząc sobie bez presji, no, grając gdzieś tam w meczu o pietruszkę, czy o marchewkę, jak tutaj Dawid ostatnio przyniósł do studia, to no, pokazywali zdecydowanie więcej niż w meczach o punkty. Wychodzili i się stresowali samą obecnością i tego, że stawka jest naprawdę, naprawdę poważna. Mi się wydaje, że trochę tak, nie chcę nikogo urazić, ale jednak hobby player, taki mało taktyczny. Z Orlika. Do Ligi Szóstek by się nadawał, nie no, bo robi dajesz, przewagę. Gościa daje, że jakbyśmy teraz poszli na plażówkę, to jesteśmy tak wkręceni, żebyśmy się 3 dni nie odkręcili, bo widać, że ma technikę, nawet ma to uderzenie. No, ktoś mówi, że on ma pecha, bo koledzy nie wykorzystują tych sytuacji, no ale on też ma problemy z ustawieniem, czasami z przyjęciem piłki, no ma szybkość, ma gaz, z piłką przy nodze potrafi czasami na kilku metrach zrobić fajny dribbling, ale to na końcu nic wiesz co, nie taki daje. Był piłkarz Manu w Legii, on mi no, mega przypomina podobny, tego piłkarza. Ale Manu chyba jednak czasem trafił, znaczy miał ciut lepsze chyba statystyki. No myślę, że wiele lepsze, średnią na mecz lepsze. I tak dalej, no coś tam miał, ale... Słuchaj, no to też mówię, no jeśli patrzymy na
Balouen, on też grał na stronie z Joelem Pereirą i trzeba przyznać, że Joel to też nie był jego mecz. Mimo że zanotował Portugalczyk asystę przy golu Filipa Marfińskiego, no to nie popisał się przy tym rzucie karnym. Też jak dobrze pamiętam, przy akcji z Czerwińskim, no przegrał głowę, no okej, boczny obrońca przegrywający głowę z Jakubem Czerwińskim, to nie jest może jakieś zaskoczenie, no ale jednak on startował do tej główki i on przegrał. I to był przecięty mecz Joela, a i tak zapunktował, bo dał asystę i ta cała strona nie funkcjonowała. Eliasz Anderson z Welde też mieli problemy, ale obaj coś temu tej drużynie dali, bo Eliasz też sobie wynotowałem, no dzięki temu jego odbiorowi w 46 minucie, no to poszła ta akcja bramkowa, tak? Zresztą też fajnie zauważyli koledzy z KKS Lech.com, że 87 celnych podań Eliasza, 3 udane odbiory piłki, a potem jeszcze grał w środku pola właściwie, więc tutaj bardzo, bardzo udany debiut. Jeśli tak jeszcze o tym meczu mówimy, no to warto wspomnieć tak, najlepszy wynik biegowy w tym roku, 119 km i to duża sztuka, no bo Lech miał ciężkie nogi, było widać, że ktoś się trochę tam podśmiechiwał, że powiedziałem, że brakowało świeżości. No świeżości takiej, powiedzmy, po ciężkich treningach też słyszałem, że w Lechu no jest dużo tych małych gierek, dużo gdzieś zwrotów, zmian kierunku biegu i to wbrew pozorom też no intensywność samego treningu, no piłkarze to po prostu czują, więc wydaje mi się, że ich puści, a sam John Van Den Rom powiedział po meczu, że to właśnie był taki pre-season, jak on to mówi, i też dawał minuty potem w końcówce tym, którzy tych minut nie mieli. Sprawdziłem na szybko tego Manu. I tak, no nie był to wybitny zawodnik, jeśli chodzi o liczby w ofensywie. Naprawdę? Ale poczekaj. 46 meczów, co się przekłada na 3603 minuty, 5 goli i 8 asyst. I 13. A pan Adriel Balua, 58 meczów, co przekłada się na 2411 minut, 1 gol i 3 asysty. No Manu, pan piłkarz. Jeśli mój kalkulator się nie myli i dobrze dane wpisałem, to Manu, gol bądź asysta co 277 minut, Balua co 602 minuty. Pan piłkarz z Portugalii. Ile tam tych minut jest różnicy? 600? 350 jest mniej więcej. Różnicy jest 1200 minut. Bo 3600. Ale Maciek liczył punkty kanadyjskie w przeliczeniu na minuty. No to spokojnie. 1200 minut Balua zrobi 5 goli, 5 asyst i będzie to lepiej wyglądało. No to musiałby cały czas będzie gorsze niż Manu. Nie, no jak 6 goli miałby wtedy i 9 asyst, tak? Jakby po 5 Manu 5 plus 8 Manu, a no to Balua 1 plus 3. Spokojnie, damy radę, tak? Jeszcze wierzymy w Adriela Baluę i na koniec Adrielu. 27 lat dzisiaj kończysz wszystkiego najlepszego do relacji. Kiedyś śpiewał taki raper Łona o tym, że fruszki wolą optymistów, Dawid tu jest optymistą. Nie no, słuchaj, no jak on odpali, to już to nie jest w kategorii, że ktoś czeka, aż on odpali, tylko też będzie zaskoczenie. No wydaje mi się, że no, to będzie po kolejnej w szansie cudu. I to takiej, że wchodzi gość o to pierwsze jedenastki, bo nie ma go. Ale on ma czas chyba do momentu, kiedy albo Hotić już nie będzie tak w pełni przygotowany do tego, że wychodzić w pierwszym składzie, być może już niedługo, no albo najdłużej, jak trzeba będzie goli zadech. Jak no, mam być ale jeszcze Szymczak za chwilę może właśnie wyleczyć. Jak mam być albo szczery, to nie zdziwiłbym się, że Filip Szymczak wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Arglisem Kowno. John Van Den Brom bardzo często stosował ten manewr w europejskich pucharach z Filipem Szymczakiem na skrzydłach, więc jakby no to jest być może ten moment. Chyba, że jeszcze będzie szansa dla Adriela, bo okej, też może... No ile tych szans możesz dawać? No ale dobra, no jest nowy sezon, no gość, okej, 55 minuta do boksu, bo się nadawał. No jeśli wchodzisz na Żargielis Kowno i tam on nie zrobi różnicy, no to wiesz, no to jest też taki jeszcze element, powiedzmy, przygotowań. No zasługuje na to, żeby gdzieś ty jeszcze kilka minut dostać, ale no obiecywać sobie po nim wiele, no to tutaj lodu bym przestrzegał. Z perspektywy Lecha mimo wszystko chyba najważniejsze to, że jest zwycięstwo. A Filip Bednarek, twoja ocena, bo z jednej strony błąd przy tym rzucie karnym, ale z drugiej jednak kilka sytuacji obronionych. Tak ja, powiedziałem, że też to jest taki trochę piłkarz, który jak zawsze dzieli w ocenie kibiców Lecha. Jakbyś, no bo jednak on dostał te, powiedzmy, bluzę z numerem jeden, tak to nazwijmy, bo chyba jednak skoro wyszedł na to pierwsze spotkanie z Piastem Gliwice, to wygrał rywalizację z Bartoszem Roskiem, a po tym meczu twoim zdaniem ta jego pozycja się jakoś osłabiła, może nawet umocniła po tej końcówce, jak to widzisz? Dziwnie bym powiedział, że mogłaby się nawet umocnić po tym meczu, bo wbrew pozorom no, nikt w Lechu nie dokona zmiany po jednym takim meczu, też spotkanie jest wygrane. Z tego co wiem, Bednarek chyba w połowie tygodnia już się dowiedział, że będzie jedynką, bo usłyszałem taki komentarz, że chodził zbyt uśmiechnięty po klubie. I... On jest zawsze uśmiechnięty. No, ty myślę, jest że w kategorii mniej, najbardziej tak, pozytywnych piłkarzy w Ekstraklasie to Filip Bednarek jest top 5. No. Ale wiesz, rywalizacja na pewno, no sam Filip Bednarek się opowiadał w futraku, że no pewnie Mrozek jest na starcie nieco wyżej. Tutaj wydaje mi się, że John Van Den Brom podjął tę decyzję na podstawie może nie tyle co przygotowań,
co po prostu tego, że Filip Benerek zasłużył poprzednimi rozgrywkami na to, że był jedną według mnie z 5, 6, 7 postaci, która tego Lecha w zeszłym sezonie ciągnęła. Jest inne pytanie, dlaczego Filip Benerek był tak nerwowy? I na to pytanie szukaliśmy wczoraj odpowiedzi z byłym trenerem bramkarzy Maciejem Palczewskim, także zapraszamy na nocne gadki ekstraklasowe, jak ktoś nie słuchał, tam też dużo wątków bramkarskich, trenerskich, także zawodników poruszyliśmy i tego nie wiem, dlaczego tak doświadczony bramkarz, no już przy tej pierwszej interwencji takiej, gdzie gdzieś, nie wiem, rzucił się, wypił tę piłkę do środka. Skąd taka nerwowość u Filipa Benerka? Czy ta rywalizacja może? Czasami jest tak, że wiesz, za bardzo chcesz, to tak jak napastnicy, za bardzo chcą i nie wpada. To może Filip Benerek za bardzo chciał się pokazać przed kibicami, przed trenerem, że po prostu no, zabrakło tego luzu, którym przecież imponował no, tak często, szczególnie w europejskich pucharach, tak? Bo myślę, że europejskie puchary to też duża zasługa Filipa Benerka i te wcześniejsze. No rekord czystych kąt, widzę konferencję. Żurawia, no właśnie i ta edycja poprzednia już z Johnem Van Den Bromem. Tu masz rację. Filip Bednarek ma gorszą prasę niż Bartosz Mrozek. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że Bartosz Mrozek, jak wejdzie do bramki i popełni taki błąd, dostanie od kibiców Lecha kredyt zaufania. Ostatnim sezonem mi się wydaje, że też kibicowi Lecha zaimponowało to, że dwa razy Mrozek przyjechał, dwa razy czyste konto, znaczy raz przyjechał, raz Lech pojechał, dwa razy czyste konto na Lechu. Że to jest wychowanek wyczekiwany od nie wiem ilu lat, to by trzeba, kurczę, no 20 kilka lat myślę, że Lech czeka na wychowanka w bramce takiego, który realnie ma wreszcie szansę dostać tę bluzę z numerem 1. I chyba się większość kibiców spodziewała, nawet też prowadziłem takie rozmowy, to po co wy tego chłopa ściągaliście, jak on nie ma być tu jedynką? No ale z drugiej strony, no ktoś spojrzy, a dlaczego Filip Benerek ma być dwójką? Bo co, bo Mrozek jest młodszy? Nie wiem. I ja słyszałem już, że ta decyzja dziś dojrzewała, że trener John Van Den Brom ją podjął. Chce mieć Bednarka w bramce, pewnie Bednarek będzie dalej bronił. No i zobaczymy, jak to będzie dalej, bo kredyt zaufania Bednarek nadszarpnął na pewno. Drużyna, to też Maciej Palczewski wczoraj fajnie powiedział, że czasami bramkarz ci pomoże, czasami ci drużyna pomoże i to trzeba przyznać, że drużyna pomogła, ale też Bednarek do tego meczu wrócił, bo ta interwencja z ostatniej minuty, no moim zdaniem była kluczowa pod tym kątem. Okej, tam Pyrka jeszcze mógł się lepiej zachować w tej sytuacji, ale no to jest, no myślę, że wydaje, że gdyby to był Kamil Wilczek, mogło być gorzej, że po prostu gdzieś w tej sytuacji jeszcze by coś trafił. No i tutaj Lech miał nieco szczęścia, ale podsumowując, no to mega sztuka dla Lecha ten wyjazd, to jest chyba 6. wygrana z rzędu, jak dobrze, 5. wygrana z rzędu, 7. mecz bez porażki na wyjeździe, więc takie liczby, które no motywują do tego, że okej, nie szło ci, ale wygrałeś 3 punkty już na starcie, nie musisz gonić tej reszty. No, Lech też miał najwyżej zawieszoną poprzeczkę spośród wszystkich pucharowiczów, no bo wyjazd do Gliwic, to nie oszukujmy się, odkąd tę drużynę przejął Aleksander Wukowicz, no wiosną to w Gliwicach bodaj tylko Legia wygrała. A tak wszyscy wyjeżdżali albo bez punktów, albo maksymalnie z jednym oczkiem i myślę, że tam no, kilka zespołów, faworytów do tytułu, po prostu punkty straci, ale też no mówimy o Filipie Bednarku, ale gdyby Kuba Czerwiński trafił to, co miał, gdyby Arkadiusz Pyrka trafił to, co miał w samej końcówce, no to skończyłoby się też 2-2, więc... To jest Czerwiński po błędzie Bednarka, bo to też wczoraj analizowaliśmy. Tak. Wypluł piłkę tam. Tak, okej, fajnie gdzieś się tak rozłożył jak Artur Borus gdzieś i dał radę i mówię, no też na pewno ta sytuacja jest zupełnie inaczej interpretowana przez wynik. Bo gdyby coś nie poszło w Gliwicach... Gdyby Pyrka strzelił w ostatniej akcji meczu... No to ta sytuacja na pewno byłaby mocniej podnoszona. Chociaż pewnie byłby bardziej atakowany sędzia Marciniak za tego karnego i faktycznie trochę tam dużo doliczył, bo tam już, wiesz, 8 było przedłużone. Tam to za karnego czy za doliczony czas? Pewnie i za to, no znając... Karny był. No ale wiesz, no kibic Lecha też patrzy inaczej, sobie przypomniał, bo teraz sytuację meczu za Głębiem Lubin, kto był na warze, wtedy też był sędzia Marciniak, jeszcze nie ukrywam, że pewnie ręka Kostewicza by wjechała sprzed lat przy Łazienkowskiej, karny spalony Hamalajnena, więc jest to postać w Poznaniu, Szymon Marciniak, która jest utożsamiana z tym, że zazwyczaj Lechowi nie idzie. Zapytam inaczej, który sędzia jest utożsamiany, że Lechowi idzie? Czekaj, może... Piotr Lasyk, tak mi się kojarzy, że chyba nie było jakichś zamieszania wokół niego, bo pan sędzia Sylwestrzak źle wspominany, pan sędzia Raczkowski, no to Raczkowski tym bardziej to była ta nie, ogoń. Brak czerwonej kartki. Tak, na Kostasie. Ale to w poprzednim sezonie, bo z tego co pamiętam, to sezon wcześniej, to akurat sędzia Raczkowski prowadząc mecze Lecha. Mówię o ostatnim Tak. Ale... I Paweł Raczkowski, zobaczymy, no według tego co pisałem, ma być niewyznaczany do meczów Lecha do końca roku, więc zobaczymy, czy to się podtrzyma.
parę meczów jeszcze zostało, żeby ewentualnie to zmienić. Natomiast wiesz co, dzisiaj to chyba nie było na czacie, ale wcześniej przed programem takie pytanie padło od jednego z naszych oglądających o to, czy ty sobie taką sytuację wyobrażasz. Wątpię, ale cię zapytam, żeby bramkarzem na eliminację europejskich pucharów był Bartosz Mrozek, a nie Filip Bednarek. No pytany było to John Van den Brom na ostatniej, na pierwszej konferencji prasowej przed meczem z Piastem Gliwice. Powiedział, że u niego czegoś takiego nie ma, broni najlepszy. Czyli obecnie według trenera tym bramkarzem jest Filip Bednarek, aczkolwiek na Puchar Polski spodziewałbym się tutaj rotacji w bramce. Tylko pytanie, czy szybciej Mrozek do tej bramki nie wskoczy z różnych innych powodów, odpukać kontuzję czy gorsza dyspozycja, no bo okej, dzisiaj Filip Bednarek będziemy bardzo mu się przyglądać pod kątem przyszłości, no bo jak on będzie dalej tak elektryczny, no to zakładam, że ktoś też tam usiądą w sztabie i pomyślą, skąd to wynika. Może Paweł ma rację, że za bardzo chciał, może ta rywalizacja tak na niego wpłynęła, że teraz jest taki naprawdę konkurent, nie na zasadzie, że ty się czujesz jedynką, tylko ty wiesz, że jesteś z góry w sumie dwójką, bo gość jest młodszy, jest wychowankiem, też sobie nie powiedzieć, pewnie kibice trochę bardziej zamrozkiem, bo da się to wyczuć, tak uważam, nie wiem, możecie się wypowiedzieć, czy wy bardziej popieracie Bednarka, bo racjonalnie, jakby ktoś spojrzał na statystyki, to decyzja o postawieniu Bednarka się broni. Aczkolwiek no, ten Mrozek na pewno będzie gdzieś takim mocny oddech robił na plecy Filipa i bardzo dobrze, bo to jest taka realna rywalizacja na tej pozycji, bo rywalizacja, nie wiem, Buric, Putnocki, to była taka kurczę, że wiesz, jeden czy drugi wejdzie i faktycznie nie ma jakiejś dużej różnicy. Van der Hart, Bednarek w sezonie mistrzowskim też nie miałem wrażenia, że nie wiem, może jeden trochę lepiej grał nogami, a drugi, nie wiem, no trochę lepiej wyglądał, no nie wiem, już jakby tak abstrahuję, no nie, bo nie było jakiejś tam dużej różnicy, tak, między nimi, ja nie widziałem. Tutaj widzę naprawdę dwóch, Bednarka, który jest w najlepszym swoim momencie w Lechu Poznań, w najlepszej dyspozycji pod kątem ostatniego czasu, i Mrozek, który absolutnie był top 3 bramkarzem ostatniego sezonu i na to, żeby bronić w takim klubie jak Lech Poznań. Skoro mówimy o liczbach, to jeszcze liczby jednego zawodnika musimy sobie pokazać i chwilę o nim porozmawiać. Filip Marfiński, to już oczywiście ten temat trochę rozpocząłeś, ale właśnie, jak Filip Marfiński radzi sobie od pewnego momentu, to jest konkretnie mecz z Krakowią, rozegrany 6 maja, do tego momentu 91 meczów w Ekstraklasie. Oczywiście nie wszystkie były w pełnym wymiarze czasowym, wielokrotnie wchodził też jako rezerwowy, ale jeśli patrzymy na twarde liczby, 6 goli od tego momentu, od 6 maja 2023, czyli meczu u siebie wygranego 3-0 z Krakowem, w którym zdobył jedną bramkę Filip Marfiński. 6 meczów, 5 goli w rozgrywkach Ekstraklasy. Ty masz jakąś taką teorię, Dawid? Na czym polega to odrodzenie Filipa Marfińskiego? Już zahaczające wyraźnie o końcówkę poprzedniego sezonu, bo to nie jest nagle tak, że on wszedł znikąd, teraz strzelił 2 gole. Tylko już można było podejrzewać, że dobrze się dzieje u tego zawodnika, tak powiedzmy w ostatnich przynajmniej kilku tygodniach poprzedniego sezonu. Znaczy na pewno punkt pierwszy to jest zaufanie trenera Johna Van den Broma, bo takiego zaufania jak dostał od Holendra, nie dostał Filip od nikogo. Wydaje mi się, że też praca nad sobą, dużo więcej pracy fizycznej i nie wiem, czy ty, Paweł, zauważyłeś coś takiego, że Filip Marfiński nie boi się iść w kontakt, bo zawsze miałem wrażenie, że on nie był pod grą. On chyba trochę przybrał. Stracił piłkę. No ale wiesz, teraz była sytuacja w tym meczu, gdzie chyba mu, nie wiem, czy Dziczek odebrał piłkę i potem ktoś mu tak wszedł stemple, Mosur dostał żółtą kartkę po tym faulu. No to stary Filip Marfiński sprzed roku odpuszcza tę sytuację, jeszcze sam na końcu łapie żółtą, bo pewnie by mu odebrali piłkę, pociągnąłby kogoś za koszulkę i byłaby żółta. I tutaj mi Filip właśnie w takich momentach imponuje. No wiesz co, to się bierze z tego, że właśnie no, Filip Marchwiński u Johna Van den Broma w końcu zagrał w dwóch meczach w pierwszej 11 z rzędu, co się wcześniej nie zdarzało, bo to John Van den Brom jest chyba pierwszym trenerem, który coś takiego sprawił. Łapie pewność siebie, łapie zaufanie i on za to zaufanie po prostu chce się odwdzięczyć i chce zrobić wszystko, aby no, jak najdłużej utrzymywał się ten stan rzeczy, że o Filipie Marchwińskim mówi się i pisze się w samych superlatywach i zasłużenie, bo Piotr Rutkowski w tej sezonowej rozmowie z Antonim Bugajskim w Przeglądzie Sportowym mówi wprost: kolejnymi do wyfrunięcia z Poznania są Szymczak i Marchwiński. No Filip Marchwiński, o nim się mówiło jako, że jest wielki talent. No nie wiem, on z Legią strzelił gola, pamiętam, nie wiem, z 4 lata temu? No lepiej chyba. Czy 2018 to było chyba? No 4 albo 5 lat temu i od tamtej pory wszyscy już mówili nominacje gdzieś tam do Golden Boy i tak dalej. Był w tej 60. Że jest wtedy mega utalentowanym zawodnikiem, tylko boisko tego nie potwierdzało. Dzisiaj w końcu Filip Marchwiński przedstawia argumenty na boisku, którymi no imponuje, bo w tym momencie... A właśnie pytanie skąd?
bo też na nie szukamy odpowiedzi i wydaje mi się, że... Coś przeskoczyło, jak to mówię. Ale też wydaje mi się, że na przykład zobacz, bo to co ty powiedziałeś, Szymczak Marfiński, zawsze przed Filipem ktoś w tym Lechu był do odejścia. Czy był to Puszka, czy Moder, czy Kamyk, czy Juś, no to już mówiłem, tak? Ale zawsze, czy Guma nawet jeszcze, tak? Swego czasu trochę starszy. Zawsze ktoś był przed nim. On był takim wielkim talentem i była taka narracja, kurczę, szkoda, że go nie sprzedałeś, nie wiem, te 3-4 lata temu, kiedy było oferty na 3-4, 5-6 milionów, tak? I tutaj też Lech wykazał się cierpliwością i wydaje mi się, że suma tych wszystkich rzeczy, czyli to, że on dojrzał, że zdał sobie sprawę z tego, że jak tutaj się już od Lecha, to albo będzie zjazd, albo pójdzie do góry, no bo wiesz, widziałem food trucka z Mateuszem Morzeniem, on powiedział, że na przykład za szybko odszedł z Lecha, gdzieś miał kontrakt na stole 3-letni, wiadomo, inna historia, inna sytuacja, inne czasy, no ale ta kariera, Mateusz o tym mówił, że to był błąd, potem gdzieś Lechia, korona i zjazd. I tutaj Filip, no mógłby też pójść w taką drogę i chyba ktoś mu powiedział, że Filip, albo coś z tego będzie, albo zaraz faktycznie Lechia Gdańsk, no teraz może nie, bo pierwsza liga, ale jakiś gorszy klub i już się zakopiesz w tej ekstraklasie, więc wydaje mi się trzy rzeczy. Zaufanie, praca nad sobą, też wejście pewnie do rady drużyny z Filipem Szymczakiem, dostał tą dychę, opaska kapitana, wziął grę na siebie i było widać, on był w tym meczu najlepszym piłkarzem Lecha. Nie to, że strzelił te gole i dlatego był, tylko ogólnie był najlepszym zawodnikiem i wydaje mi się też to, że jest teraz wiodącym wychowankiem i czuje taką odpowiedzialność na sobie. Czuje tę dychę na plecach, czuje tę opaskę kapitana i fajnie, że to go nie stłamsiło, a jeszcze podniosło do góry. Tak sobie spoglądam na czat jeszcze w kontekście tej sprawy rywalizacji Bednarek Mrozek. Zdania bardzo mocno podzielone, bo i są kibice, którzy doceniają to, co robił Filip Bednarek w poprzednim sezonie Ligi Konferencji Europy. Piszą, że nie byłoby ćwierćfinału bez Filipa Bednarka, ale są też tacy, którzy uważają, że jest ciągnięty za uszy i że to Bartosz Mrozek powinien być jedynką. Zobaczymy, jak to się będzie dalej wszystko... No, w czwartek broni Filip. Tak, no chyba, właśnie... że coś się wydarzy, też takie głosy dochodzą, więc... Dobrze, to na koniec tej dyskusji o PKO Ekstraklasie pokażmy sobie jeszcze tabelę, jak to wygląda w przypadku Lecha i Legii. Oczywiście pierwsza kolejka, więc tutaj... Legia na czele, 3 punkty, ale też tyle samo punktów, co prawda 5. miejsce, ale to wszystko oczywiście bilans bramkowy. Lech, Poznań, ponad 3000 ludzi jest z nami, możecie dać łapkę w górę, a pan Paweł teraz będzie miał bardzo ważny komunikat dla kibiców Legii. Rozwiązać tą zagadkę, którą o co chodzi z wyświetlił herbem, który się herb pojawił. Plus ławka trenerska, to możemy połączyć te dwa elementy. Kostar Uniewicz podpisuje nowy kontrakt z Legią Warszawa, czyli jest przedłużenie. Na razie jeszcze nie wiem na ile. Staram się dowiedzieć, ale za chwilę to pewnie zostanie oficjalnie ogłoszone. Spodziewana dla ciebie decyzja? Zaskakująca, mega zaskakująca, ale myślę, że też uspokojenie tych wszystkich głosów, które się pojawiały gdzieś tam w maju, że, no właśnie, że, Werder, że tak? Jakiś Werder Brema i tak dalej monitoruje Kostar Uniewicza, no to jest, myślę, że no taki naturalny ruch i nagroda. Obecna umowa obowiązywała do końca obecnego sezonu, tak, czyli czerwiec 2024. Pewnie może się o rok albo dwa. Albo czerwiec 2025, nawet dłużej. 42 mecze dotąd Kostar Uniewicz poprowadził w 42 meczach Legię Warszawa. Średnia punktów według portalu Transfermarkt 2,14. To jest zdecydowanie najlepsza średnia punktów w jakimkolwiek zespole, który Kostar Uniewicz prowadził, a prowadził ich w swojej karierze już kilka. Co o tym sądzisz? Dobra wiadomość dla Legii, dobra dla Ligi, że jednak ktoś taki przedłuża umowę i tutaj no daje taki stempel na taki stempel pewności. To o czym Paweł mówił, że jeszcze kilka tygodni temu mogło być trochę takich obaw ze strony kibiców Legii, a teraz to jest chyba mimo wszystko takie potwierdzenie tego, że wszystko w Legii w kontekście trenera zmierza w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że obie strony są zadowolone z tego, co się dzieje i Kostar Uniewicz też zasłużył na ten kontrakt. No i też Legia postanowiła, żeby zrobić to w tak dobrym momencie jak teraz, no bo trudno o lepszy, już nie chcę mówić, że zaraz będą mecze, pójdzie lepiej, pójdzie gorzej. No ale mówię, no taka decyzja na zasadzie nagroda za to, co się wydarzyło, za 2 trofea w 2 miesiące. No oby się to nie skończyło jak z przedłużeniem Dariusza Żurawia wówczas w Lechu, kiedy też uznano, że on na ten kontrakt zasługuje. Od tego momentu się zaczęło wszystko psuć, więc tutaj tego może Legii nie życzę, aczkolwiek sam jestem ciekaw, jak trener Kostar Uniewicz sprawdzi się w regularnym graniu co 3 dni. To wydaje mi się, że jest taka największa dla mnie zagadka przed tym trenerem, bo do tej pory ten szkoleniowiec wykonał wszystkie zadania, jakie przed nim stawiali jego pracodawcy, czyli
czyli pewnie pan Hera, pan Zieliński, pan Mioduski. Tak, no to, co udało się zrobić w zeszłym sezonie, czyli wicemistrzostwo Puchar, jest, super Puchar, jest. Teraz pewnie następnym celem jest wejście, no powalczenie o europejskie puchary. Ale pewnie jeśli to się nie uda, to wydaje mi się, że Legia, jeśli no okej, jeśli odpadłaby z Worda Basy, no to pewnie tutaj byłby taki no kwiatek do kożucha, jeśli chodzi o ten cały projekt Kostyrunia-Icza, ale wydaje się, że nawet gdyby Legia odpadła w czwartej rundzie i rywalizowała do samego końca o puchary mistrzostwo i może coś z tego wygrała, no to mówimy tu o kontynuacji dobrej pracy Kostyrunia-Icza i każdy na to w Warszawie pewnie liczy. Gdybyś miał tak jednym zdaniem, w kilku słowach określić to, co na razie zrobił Kostyrunia-Icz, ten rok ponad już w Legii Warszawa, to jakbyś to właśnie opisał. Zbudował kilku zawodników. Myślę, że rozwinął tę drużynę i no, pokazał, że jest trenerem, który jest w stanie coś wygrać, bo ja pamiętam, że kiedy on przychodził do Legii, to było to argumentowane, że to jest trener z zero tituli, tak, że z Pogonią nic nie wygrał. No a tu przychodzi i robi puchar, odczarowuje super puchar, więc jednak coś no, sprawił, że jest kojarzony bardzo, bardzo pozytywnie. Rozwinął Slisza, rozwinął Muciego, no, rozwinął Nawrockiego, postawił na Tobiasza, który też jest uważnie monitorowany i pokazuje, że naprawdę no, zna się na swojej robocie. Czy to Paweł współgra z polityką klubu? To nie jest tak na zasadzie, że wchodzi teraz trener i mówi, no nie wiem, bo trochę Stanisław Czerczesow mi się właśnie teraz przypomniał, że taki trener, że klub coś chciał, a on i tak robił powiedzmy po swojemu. Tutaj wydaje się, że ta polityka jest spójna obu i trenera, który gdzieś dobrze współpracuje z dyrektorem sportowym, bo wydaje mi się, że to też jest ważna sprawa. Nie są to gdzieś dwa naczynia, no bo nie połączone ze sobą, no bo wiemy, jak była sytuacja z panem Kucharskim, z panem Michniewiczem, no to przecież wychodziło do prasy, że nie odbierali od ciebie telefonów, no to wydaje mi się, że tutaj raczej obaj panowie na telefonie są i ze sobą rozmawiają i widać, że z tego są bardzo pozytywne efekty. Najwięcej meczów, w największej liczbie meczów Kostyrunia-Icz prowadził Pogoń 169, ale jeśli wypełniłby tę umowę, która zakładamy, że przynajmniej rok zostanie przedłużona, to spokojnie liczbę. Tak, żeby to uściślić, no to Marcin Szymczyk napisał na Twitterze to i tutaj, ale od razu jak zobaczyłem, no to starałem się potwierdzić w klubie i tak, faktycznie to ma być ogłoszone, więc... To taka mała szpileczka, może będzie zapis w kontrakcie o nauce języka. Myślę, że szatnia Legii w tym momencie jest po prostu na tyle, jest dużo obcokrajowców. Nie, no się śmieję przecież, no ale pewnie gdzieś złośliwi mogą to gdzieś tam wyciągać, bo zakładam, że kontrakt pewnie no raczej 2-3-letni, nawet bardziej 3-letni. Myślę, że spodziewał. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, ale... A się wypowiem. Nie wiem, ale się wypowiem, tak. Więc nie, tak mówiąc zupełnie serio, Kostyrunia-Icz bardzo dużo rozumie w języku polskim, tylko no... Trudno jest się nauczyć języka polskiego i tyle, ale naprawdę rozumie wiele. Dobrze, to teraz skoro Dawid mówi o graniu co 3 dni, no to przejdźmy właśnie do europejskich pucharów, bo i dla Lecha, i dla Legii to granie co 3 dni przynajmniej, albo inaczej, miejmy nadzieję, że na jak najdłużej się zaczyna i aż do nawet nie tyle końca sierpnia, co aż do końca roku będzie ta gra trwała co 3 dni. Ty, Pawle, się jutro wybierasz wspólnie z Legią do Kazachstanu, do Szymkentu, tak to chyba można tak, tak to wymówić to nazwę właśnie, bo tam różne kontrowersje były wokół tego, jak to się mówi. Poprosilibyśmy o skład, który Paweł nam rozrysował, jak to może wyglądać w przypadku meczu z Worda Basy, bo też podobno tak się wymawia. Tutaj też uczono nas, że właśnie tak. Tobiasz w bramce, Pankow, Augustyniak, Jędrzejczyk, na wahadłach Kun z Szołkiem, Slisz, Elitym w środku, wyżej Josue Mucci, na szpicy Pekar, czyli jeśli dobrze widzę, jedna różnica w porównaniu do spotkania z ŁKS-em i ta różnica polega na tym, że wchodzi do składu Artur Jędrzejczyk. No tak, Worda Basy czy Worda Basy, nie wiem, ale ja pozostanę przy tej polskiej wymowie i proszę tu do mnie nie strzelać. To jest drużyna, która stawia na piłkę, na futbol bardzo bezpośredni. To, że oni atakują, to nie znaczy, że wymieniają setki podań i szukają gdzieś gry w ataku kombinacyjnym, bo pozwoliłem sobie wrzucić kilka meczów z udziałem Worda Basów czy tam skrótów. Szczególnie ten mecz półfinałowy
Pucharu Kazachstanu. Za Staną. Tak. Grają bardzo często piłki na wolne pole za plecy obrońców, więc no, ta piłka raczej będzie... To ten Jędza, tak? Będzie fruwała, no ale właśnie do pojedynków powietrznych. Aha, on, w ten sposób. Pod względem centymetrów tak no, mi się wydaje, że to może być ta zmiana i Artur Jędrzejczyk no, po to odpoczywał w meczu ligowym, żeby... Jest być, zdrowy, tak? Tak. Żeby normalnie wczoraj trenował, żeby być w pełni gotowym do występu w Europie, bo absolutnie to jest no, obowiązkiem, żeby Legia do tej czwartej rundy doszła. Polecam z tej piłki nożnej, nie tego tygodniowej, tylko z poprzedniej, tekst Jarka Tomczyka na temat Ordabasów. Tam super Jarek naprawdę rozpisał, jak to wygląda od strony politycznej, jak wygląda budżet. No, to jest budżet na poziomie 20 milionów euro do finansowania z państwa i tak dalej. To wszystko jest tam fajnie wyjaśnione. To jest też drużyna, która się krystalizuje, która jest cały czas doinwestowywana przez właściciela i absolutnie w Kazachstanie zdają sobie sprawę, że trafili na rywala bardzo mocnego, bo tam prezes, czy to jest ta sama osoba, wypowiadał się dla kazachskich mediów, że faktycznie Legia to jest jeden z najgorszych rywali na tym etapie rozgrywek, ale z drugiej strony są przekonani o tym, że to jest rywal do wyeliminowania, tak? Czyli jakieś minimalne zwycięstwo w Kazachstanie i remis w Warszawie, oni taki scenariusz zakładają. W Legii absolutnie lekceważenia nie ma, jest pełna koncentracja na tym. Legia zdaje sobie sprawę, że mecz będzie bardzo, bardzo trudny, że będzie wymagający, że będzie 40 stopni. Do tych tropików też się legioniści przygotowują. Tam sztab odpowiadający za przygotowanie fizyczne, różne jakieś takie dziwne rzeczy, na które my byśmy nie zwrócili uwagi, to zwraca uwagę. Jakieś gdzieś tam badania były i tak dalej. To jest jakoś wszystko ze sobą powiązane. I no, ta misja Kazachstan jest no bardzo, bardzo poważnie przy Łazienkowskiej traktowany. No, pytanie, kto tam jeszcze ma kaca po tym podróży do Astany trochę, bo to na pewno też można jakoś porównać, tak? Nie wiem, czy ktoś jest z tego zespołu. Może dyrektor Zieliński był pewnie w Akademii wtedy chyba. Albo był w Suwałkach. No. Ale tak pomyślałem od razu, że takie wyjazdy gdzieś, jak wydaje mi się, że w przypadku Lecha też to prowadzi na Litwę, u niektórych też pewne ciarki mogą być, bo jednak w przypadku Lecha tak tylko ucieknę, no to wydaje mi się, że ten obraz ostatniej przygody, czyli ćwierćfinalista Ligi Konferencji, nieco zamazał te Stjarnany, Żargilis, Wilno i trochę tak nie patrzymy już na to. No też oczywiście wiemy, jakie są kadry obu zespołów, bo ale tak jak miałbym powiedzieć, no to Legia ma najtrudniejszego rywala. Nie licząc Karabachu, oczywiście Rakowa z tej trójki, już nie mówię o samej podróży, ale faktycznie jak tak się przyglądałem temu zespołowi, no to jest zespół, który może coś zaproponować. To nie jest gdzieś tam ekipa, która cudem zrobiła jakiś, nie wiem, Puchar Kazachstanu czy coś takiego i teraz nagle w nagrodę gra w eliminacjach, tylko no oni, to co Paweł powiedział, mają jakieś ambicje. To nie jest tak, że dobra, panowie, zobaczymy co będzie i jak wejdziemy dobry wynik w pierwszym meczu, to... W ogóle Jarek dał tytuł tego tekstu, kazachskie Newcastle, więc no to, czy Newcastle z Kazachstanu. O, Macie się czyli twoim takiego. Zdaniem... Macie się albo... zaciekawiłem, z Newcastle. To bardzo. Akurat Newcastle to faktycznie no, padło mądrego wydawania pieniędzy. Projekt, wiesz, Eddie Howe. Ale chcę cię o coś innego zapytać. Czy twoim zdaniem, skoro ty ten tekst czytałeś, ja przyznam, że nie, ale nadrobię przed czwartkowym spotkaniem. Czy my troszkę źle nie postrzegamy tego zespołu? To znaczy patrzymy przez pryzmat, to klub z Kazachstanu, nie powinniśmy się go jakoś bardzo obawiać. Czy tutaj jakby... Znaczy nie wiem, kto tak patrzy, bo jeżeli mogę powiedzieć o tym, co to... tych osób, które pytałem... Miałem przynajmniej kilka opinii, że jeśli odpadnie się z drużyną z Kazachstanu, to jest to absolutnie kompromitacja. Czy kompromitacja, to nie wiem. Absolutnie nie zakładam, że Legia przegra, w sensie, że Legia odpadnie, ale będzie miała ciężary. I to te ciężary, szczególnie w tym pierwszym meczu, przy tej gigantycznej temperaturze i tej dalekiej podróży, to tak, zakładam, że w czwartek to mogą być męczarnie dla oczu kibiców. To chyba korzystne dla Legii jest to, że rewanż będzie w Warszawie. Tak. To no jeżeli pojawi się jakakolwiek strata, choć w Warszawie wszyscy też mówią to, co chociażby w Rakowie mówił Łukasz Zwoliński, że ten ranking trzeba budować, no zakładają zwycięstwo, robią wszystko, żeby ten mecz wygrać, ale to będzie naprawdę bardzo trudne wyzwanie.
Mamy newsa z Legii, którego możemy teraz pokazać. Tak słyszę. Legia Warszawa oferuje Robertowi Pichowi przedłużenie kontraktu o 2-3 lata, ale z niższą pensją i jako zawodnik trzecioligowych rezerw nie zanosi się na jego transfer z klubu, a zawodnik ma dobry kontakt z młodymi i byłby wzmocnieniem dla drugiej drużyny, informuje Samuel Szczygielski. Co pan na to, panie Pawle? No ciekawe rozwiązanie. Robert Pich już dostał kilka miesięcy temu wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Teraz pojechał na mecz z drugim zespołem, który w Opalenicy chyba rywalizował dzisiaj z Leicester City do lat 23. Tam pojechał też Bartek Kapustka, pojechał Czarek Miszta, więc kilku piłkarzy z pierwszego zespołu. No to potwierdza się to, co mówił dyrektor Śledź, że chce sprowadzić kilku bardziej doświadczonych piłkarzy. Nie wiem oczywiście, czy Robert Pich na to się zgodzi, bo może będzie chciał wrócić do domu na Słowację, jeszcze pograć gdzieś w słowackiej ekstraklasie, ale no, Marek Śledź porozumiał się już z Adamem Ryczkowskim, który był w Legii jakiś czas temu, ostatnio Chojniczanka, Motor Lublin, wcześniej Górnik Zabrze. To jest informacja z dzisiaj. Tak, to też informacja z dzisiaj. Ten transfer za chwilę powinien zostać oficjalnie ogłoszony. Marek Śledź mówił wprost i wyraźnie na ten temat, że szuka piłkarzy z takim doświadczeniem legijnym, którzy będą w stanie tej drużynie pomóc też pod względem piłkarskim, bo transfer Ryczkowskiego w ten sposób odbieram, bo to nie jest stary chłopak, tylko ma 26 lat i jeszcze dużo przed nim, ale no pod względem, no nie wiem, gdyby jakikolwiek klub pierwszoligowy by sprowadził Adama Ryczkowskiego, no to no wszyscy by to zrozumieli. Okej, transfer jak 150 innych transferów innych, a tutaj no Robert Pich myślę, że stanowiłby spore wzmocnienie właśnie dla dwójki, bo ciśnienie na przyciśnienie. Cel jest taki w drugim zespole Legii Warszawa, żeby zrobić awans do drugiej ligi i teraz no, mają zostać poczynione ku temu jeszcze większe środki. No nie da się na tym poziomie grać samymi dzieciakami, mówiąc tak kolokwialnie. To w sumie w Lechu dobrze znają takie też no, działania do drugiej. Dawno nawet drużyny. Bardzo znają. Nie wiem, czy to Marek Śledź nawet początkowo ten pomysł tak, jeszcze to, chyba. To chyba od to Dariusz Dudka jako pierwszy mi się chyba kojarzy. Może mnie ktoś poprawi. To był taki transfer, który no Darek Dudka, to sam komentowałem ten mecz nawet o awans z Radunią Stężyca trzeciej ligi do drugiej. Kuba Kamiński wtedy był jeszcze w tym meczu. Choć też pamiętam, bo to był jeszcze chłopaki zanim Kuba Niewiadomski tam grał. Chyba Filip Szymczak też nawet jak dobrze kojarzę. Zrobili ten awans do drugiej ligi wówczas. No i to jest kontynuowane, bo Tomek Cywka, teraz Maciej Orłowski, nie wiem czy kojarzycie. Szymek Pawłowski takiego. Chyba. Szymek Pawłowski oczywiście. Kliwiec wcześniej był. Też Kliwiec, no mistrzowie Polski, tak? No to i to są postacie, które jak ktoś się tym Lechem Poznań interesuje, no to nazwisko Kliwiec mu mówi dużo. Nie wiem, czy może Barry Douglas też, nie wiem, czy taka historia nie będzie gdzieś grana, bo Barry kupił ten dom w Poznaniu, no ma rok kontraktu, więc zobaczymy, czy on też tak gdzieś w tym Poznaniu zostanie. No teraz Maciej Orłowski taką pełni rolę. Tomasz Cywka chyba też jest, też był piłkarz Lecha, no w Championship coś tam pograł, tak? Jeszcze Wiśle Kraków swoje mecze, więc no to jest stały schemat i widać, że to działa, bo Lech na tym poziomie drugim. W Rakowie zresztą wydaje mi się, że Marek Śledź też zrobił podobnie, w sensie no obrał jakiś taki model, który zobaczył, że w Poznaniu przyniósł efekty i w Rakowie chyba to Piotrek Malinowski został też sprowadzony, tak coś mi się wydaje, do dwójki. Oj, to nie wiem już, ale wiem, że Grzegorz Wojtkowiak na przykład, ale to też było w drugą stronę, że Grzegorz Wojtkowiak miał trochę problem na tym poziomie, że on ambicje, charakter chciały, a gdzieś tam nie dojeżdżało to za bardzo piłkarsko i przez to była trochę frustracja, ale też Grzesiek bardzo pomógł, bo na przykład teraz został w sztabie chyba tego zespołu, nie, już teraz nie pamiętam, czy celi od U17 czy U19, no ale jest chyba U19 z asystentem Bartosza Bochińskiego, zrobili Mistrzostwo Polski, więc widać, że też Grzegorz Wojtkowiak robi licencję trenera UEFA, tą chyba A plus B dla byłych piłkarzy, więc też sami ci piłkarze mogą iść tę drogę, bo to potem otwiera jakieś propozycje dalszej pracy w klubie, no i rozwój tych zawodników przede wszystkim, no bo jak grasz, nie wiem, w środku pomocy potem z takim Szymkiem Pawłowskim, tak, gdzie gość Mistrzostwo Polski robił z u Macieja Skorży, Sergiej Kliwiec, przecież no to są, no nie chcę mówić, że legendy Lecha, ale piłkarze, którzy no mieli duży wkład na to, co się działo w przeszłości dla młodych zawodników, to są takie no wzory nawet do naśladowania, więc rozumiem tę drogę Legii, a Legii pewnie tego awansu do drugiej ligi brakuje, bo były już tam rezerwy Śląska, są rezerwy Zagłębia cały czas, rezerwy Lecha już od kilku lat i pewnie ŁKS też jeszcze rezerwy chyba ma w drugiej lidze, jak teraz dobrze kojarzę, więc no pewnie Legia miałaby taki cel, a było blisko już kilka razy, przecież
chyba Sokołem Ostróda, tam raz była pewna pandemia. Pandemia była, no ale powodzenia życzymy, bo na pewno Legia zawsze jako marka elektryzuje i na drugim poziomie rozgrywkowym, na szczeblu centralnym też na pewno oglądalność tych rozgrywek by nieco skoczyła. A wiemy, że prawa telewizyjne do drugiej ligi jeszcze się rozstrzygają, więc czekamy. Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzy, co oznacza ten herb. No to Legia Warszawa już oficjalnie poinformowała, możemy to zobaczyć, o przedłużeniu umowy z Kostą Runiejczym 2026, czyli to jest przedłużenie o 2 lata dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2026 roku, zgodnie z podpisanym kontraktem. Kosta Runiejcz ma być trenerem Legii Warszawa. A to jest zdjęcie z jakiegoś meczu. Nie, mógłby się uśmiechnąć. No to jest zdjęcie z jakiegoś meczu. Myślałem, że mu zrobią. Nie, no się prawa jakoś w tle, ale gratulujemy. Taki sam kontrakt Kamil Grosicki chyba też 2,26. Taka długość. Czyli kontrakt przedłużony o 2 lata. Dobrze. Dobra, jeszcze jedna rzecz dotycząca Legii Warszawa w europejskich pucharach. To losowanie, które wczoraj miało miejsce, oczywiście to losowanie dotyczy już trzeciej rundy, no ale nie można nie patrzeć troszkę też do przodu poza tym, co z zespołem z Kazachstanu. Austria, Wiedeń bądź Borac, Bania, Luka będą ewentualnymi rywalami, jeśli Legia wygra dwumecz z Worda Basy. Jak to oceniasz w takim też kontekście, że zespoły z Grecji, Armenii, Macedonii, Bułgarii, Azerbejdżanu bądź Cypru mogły być też rywalami, więc ostatecznie... Znaczy, można chyba było trafić trochę lepiej, ale Austria, Wiedeń. Rok temu, tak? Dawid Lech grał z Austrią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. No i wygrał pewnie przy bułgarskiej. W Wiedniu padł remis? No pewnie tak. No, niewykorzystany rzut karny. 1-1 był rzut karny, gdzie Filip Bednarek pomógł. No te pierwsze 10-15 minut Austria się rzuciła, ale po tym, co ten trener rozmontował ekipę w drugiej połowie, no to sami się rozmontowali. Nawet oficjalny profil Ligi Konferencji, który bardzo jest zaprzyjaźniony z Lechem Poznań, bo wczoraj rzucił Filipa Marfińskiego. W sumie tak sobie na luzie, że Filip Marfiński jest i zaczyna sezon. Tydzień temu właśnie była wrzucona bramka Christophera Welde, który gdzieś tam tak trochę ten dribbling nie był zbyt udany, ale pokonał bramkarza Austrii 1, a w rewanżu no Pedro Rebocho popełnił taki fatalny błąd, który no poskutkował tym, że tam było 1-1. Więc to losowanie mogłoby być lepsze, ale też nie jest jakieś takie czarne, że nie. No pokonanie ta Austria. Tak, Austria absolutnie jest. Piąty zespół w zasięgu Legii. No taka i teraz piąta siła Austrii, więc tam Rapid Wiedeń jest wyżej, z którym Lechia rywalizowała. No już nie mówię o Salzburgu. Legia wygrała z Salzburgiem ostatnio sparring, no to. O, tak. Uwielbiam to. Tu możemy tę propagandę. Karabach jeszcze dostał od Legii, chyba Pogoni, tak? Rakowa to już w ogóle. Rakowa, tak. Nie, no śmieję się. Oczywiście mecz będzie trudny, ale rywal taki, myślę, że. Znaczy, no nie będę tu kłamał, że widziałem więcej meczów Austrii 1 niż te 2 Lecha Poznań w poprzednim sezonie, bo to i tak dużo nieuczciwe do naszych widzów, ale myślę, że spokojnie do przejścia. To przechodzimy teraz do Lecha Poznań i dwumeczu z Algirisem. Ty też przygotowałeś taki przewidywany skład na to spotkanie, więc możemy go sobie teraz pokazać właśnie, jak Lech może zagrać w pierwszym meczu z Żalgirisem. Bednarek w bramce, Pereira, Blazic, Milic, Anderson to linia obrony, pomoc Karlström, Sousa, na skrzydłach Baluła, Welde, bądź tutaj był w nawiasie Szymczek, tak, za Baluę, Marchwiński na 10 i Iszak w ataku. Nie ma Radosława Murawskiego, o którym też taki dwugłos płynął. John Van Den Brom mówił, że z jednej strony powiedział mu po meczu Murawski, że będzie gotowy, ale dość sceptyczny wobec tego jest holenderski szkoleniowiec. Cytat z mojego WhatsAppa: Muri będzie żył, wszystko git, stłuczenie. Także taką dostałem wiadomość, ale wydaje mi się, że na ten mecz z Argilisem Kowno no będzie jednak oszczędzony. Jest Adriel Baluła. To jest Adriel Baluła, no bo albo Filip Szymczak tam. To jest taka zmiana, której się powiedzmy spodziewam. Spodziewam się Afonso Souzy na 8, bo nie bardzo jest tam kto do gry. No Kwekwe Skiri wczoraj Lech wrzucił filmik, że zaczął biegać z Filipem Dagerstolem, z bandażem na ręce, bo miał chyba nawet złamaną rękę, bo upadł mu jeden z zawodników całym ciałem na rękę, więc no wydarzyła się taka przykra sprawa. Blazic, bo to jest ciekawa historia, bo też kibice wrzucali, że był, wsiadł do autobusu do Gliwic, no ale gdzieś po drodze się zapodział. Ostatecznie no to się dało słyszeć w tygodniu, że on po wejściu w taki
intensywniejszy trening z drużyną, no, odczuwał bóle w łydce, ale tak jak gdzieś no, sądowaliśmy to jeszcze w środa, czwartek, no to miał być do gry, ale chyba sztab Lecha podjął decyzję, że czy trener Van den Brom jest fanem Alana Czerwińskiego, więc też zakładam, że gdyby był ktoś inny do wyboru typu Maximilian Pingot, to jednak by tego Blazicza postawili na nogi, więc spodziewam się, że jednak pewnie trochę zejdą mu z obciążeń w tym tygodniu i dostanie już te kilka minut, bo też ten mecz z Arglisem chyba po to jest, więc jak miałbym wskazać zmiany w składzie, no to tutaj wstępnie dwie, czyli Blazic i Souza, no i zastanawiam się nad Baluą, czy to nie będzie szansa też dla Szymczaka, żeby go pokazać, no bo pan Filip Marfiński, no to wydaje się dzisiaj, że no jak tak chyba patrzę, to z opaską kapitana by wyszedł na ten mecz. Albo nie, Jesper Kasztem by wyszedł, tak, Jesper Kasztem w razie drużyny też jest, więc tutaj Jesper, no ale Jesper nie jest w składzie, to chyba Mika Isak wychodzi z opaską kapitana. A, patrz, tak, nie spojrzałem do góry w ogóle na napastnika, także oczywista, widzisz, najciemniej, tak skupiłem się na tym, że po prostu no, Bartek Salamon wypadł z rady drużyny, no Jesper nie jest gotowy na 90 minut cały czas, więc wydaje mi się, że oni będą grali w pierwszym składzie, bo to jest jednak ważny mecz. Może inaczej, ale... Filip Marchiński ma duże szanse przejąć opaskę kapitana. No pewnie będzie coraz częściej i to nie był po prostu przypadek, bo w radzie drużyny jest 5 zawodników, jest jeszcze Radosław Murawski, tak, Iszak chyba Kalström. No może jeszcze Milić jest teraz, mówię z głowy, także przepraszam, ale wiem, że były tam zmiany jakoś przed sezonem. To jeśli chodzi o Lecha, to też sobie jeszcze o tym losowaniu europejskich pucharów już kolejnej rundy kilka słów powiedzieć musimy, no bo nie wiem, czy masz podobne spostrzeżenia, ale tutaj pytanie do ciebie. Czy oczekujesz tego, że Lech powinien załatwić sprawę dwumeczu już w Poznaniu? Tego z Arglisem. Tak, tak. No, no taki, już po zdaniu teraz będzie. Wydaje mi się, że taki jest plan. Myślałem, że dwóch meczów w pierwszym spotkaniu, bo oba mecze Lech zagrał u siebie jako pierwszy tego 10 sierpnia też. Auda bądź Spartak Trnawa. Spartak Trnawa. Tak zakładam, bo ta Auda, no to wczoraj gdzieś patrzyłem się na ten zespół, no to zdobywca Pucharu Łotwy, piąta drużyna na Łotwie. Lech grał z Walmierą kilka lat temu. Tak, za kadencji Dariusza Żurawia, no to ta Walmiera i tak wydawała się wtedy mocniejsza. Teraz ta Walmiera jest wyżej w tabeli nad Audą. No taki absolutny debiutant, jeśli chodzi o europejskie puchary. Spodziewam się tu jednak, że Spartak Trnawa to jest solidniejszy zespół, ale przy tym, co Lech może dzisiaj pokazać, no to Spartak rok temu grał z Rakowem i strzelił gola 0-1, znaczy w ogóle 0-2. Bardzo, bardzo słabo wyglądał na tle Rakowa wtedy. I tutaj no bardzo dobre losowanie, tak też mi się wydaje. No tam był FC Mitulian do trafienia i tutaj nawet porównywaliśmy wczoraj w naszym programie o losowaniu, że kadry pod kątem Transfermarktu i wyceny no, były zbliżone. No tam najlepsi zawodnicy to był stoper 20-letni za chyba 6 milionów i tam napastnik też za jakieś 5 milionów wyceniany, więc to Mitulian, wicemistrz Danii, byłby już takim rywalem, gdzie no powiedziałbym, że 50-50, a może nawet przy układzie meczów, czyli Lech grałby pierwszy u siebie, Mitulian na wyjeździe, gdyby się tak wydarzyło, no to mogliby być Duńczycy większym faworytem. Oni dawno nie grali w pucharach, bo ostatnia taka przygoda znacząca w ich wykonaniu to był sezon 12-13 i gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Chelsea z Juventusem. Potem mieli chyba jeszcze w sezonie 18-19, no ale była to taka ekipa, że jak ich losujesz, to masz prawo no się obawiać, czy ta czwarta runda będzie. Reszta tych zespołów jest absolutnie w zasięgu Lecha. No i Spartak Trnawa, trzecia siła na Słowacji. Też bliski wyjazd, bo to duży plus dla Lecha po tym rzucaniu w zeszłym roku. Baku, Islandia, Walencja, Tel Awiw, Gruzja. No to tutaj powiedzmy Kowno i Trnawa, no to super wyjazdy. Mogły być Tychy jeszcze przecież, bo Worksa Połtawa była w grze i to już w ogóle byłyby. No ciekawostka taka, że wyjazd jechać w sumie w europejski pucharak do innego województwa. Skoro mówimy o Lechu, to... Orsiland, mnie tu poprawiacie. Mytuliant. Mytuliant, tak. Mytuliant to... Dania. To Dania. No też Dania, tak. Nordsjælland to na pewno byłby dla Lecha mniej przyjemny rywal niż potencjalnie Spartak Trnawa, natomiast będzie musiał Lech liczyć na niespodzianki w drugiej rundzie, przynajmniej 3 w tych 10 spotkaniach, żeby być rozstawionym w rundzie czwartej. O tym sobie troszkę powiemy więcej jutro w programie Pucharowicze o godzinie 10:00. Taka dosyć duża zapowiedź dwóch meczów, w zasadzie tego pierwszego, szczególnie meczu Raków w Karabach, ale też będzie sporo o pozostałych drużynach, które swoje mecze oczywiście zagrają w czwartek, czyli Lech, Legia, a także Pogoń Szczecin. Żalgiris przyjeżdża do Poznania, tutaj też sobie tak wynotowałem, 2 zwycięstwa zaledwie w ostatnich 10 spotkaniach, więc faktycznie te oczekiwania, żeby rozstrzygnąć dwumecz już w czwartek, to chyba są dość realne.
Na koniec pytanie jeszcze o mecz Lecha z Radomiakiem w niedzielę, bo Legia swoje spotkanie przełożyła ze względu na długą podróż do Kazachstanu. Lech będzie grał spotkanie ligowe. Radomiak pierwszy mecz wygrywa w Ekstraklasie na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Jak podchodzisz do tego przyjazdu Radomiaka, który nawet zaczął być wymieniany w gronie takich klubów, które mogą powalczyć spokojnie o górną część tabeli. Nawet widziałem jakieś pojedyncze głosy, że może być to 5 tutaj po tym meczu w europejskich pucharach czwartkowym, jakieś zagrożenia dla Lecha u siebie przy bułgarskiej z perspektywy przyjazdu Radomiaka widzisz? No jeszcze słówko o Żarglisie, bo też sobie sprawdziłem, że oni ostatnie zwycięstwo na wyjeździe to jest 8 maja w lidze, 9 kwietnia, bo wygrali w pucharze, więc no, ekipa pogrążona w kryzysie obecnie też pod kątem tego, że byli wicemistrzem swojego kraju. No aż 7 zawodników odeszło i sprowadzili 11 piłkarzy, też nowy trener, szukają cały czas ustawienia, bo tutaj też fajnie Arek Szymanowski na KKS rozpisał, że grają w 1-3-4-3, ale głównie kiedy przychodzi do meczu z mocniejszymi drużynami, no to grają w takim systemie 1-4, dwie szóstki bardziej i trzech zawodników przed nimi i napastnik, więc tego ustawienia bardziej się spodziewam, ale rewelacji się nie spodziewam, raczej tego właśnie, co powiedziałeś, czyli zamknięcia tego dwumecza, przynajmniej znacząco przybliżenia się do awansu już po pierwszym spotkaniu. I zdecydowanie trudniejszym meczem będzie to granie w niedzielę z Radomiakiem, bo wydaje mi się, że Radomiak obok, no też wczoraj z Krzyśkiem Marciniakiem rozmawialiśmy, no to wskazaliśmy Zagłębie Lubin i Radomiak jako takie ekipy po tej pierwszej kolejce, które wysłały sygnały, że idzie lepsze, bo już pomijam, że za 2 tygodnie tak otwiera się w Radomiu nowy stadion, ale też patrząc po tym, kto wchodził z ławki, jak ten zespół jest zbudowany dzisiaj, bo tam przecież wchodził Castaneda, Jan Grzesik, chyba Roberto Alves wchodził, albo Kajarga, już teraz nie pamiętam, któryś z tych piłkarzy, no ale imponowało mi to, kto wchodzi na boisko. Też ten Pedro Henrique, który no już gol i asysta w pierwszym meczu, a nie było Roszy, więc ma ten zespół co zrobić, kim pokazać, że Rafał Wolski, na pewno z perspektywy Lecha to jest smutniejsza informacja, że Krzysiek Bąkowski został teraz trzecim bramkarzem, no ale życie, była klauzula strachu, więc w drugiej kolejce i tak z Lechem by nie mógł zagrać, więc Radomiak bez młodzieżowca. Chyba w sparingach nie za bardzo. No też tam coś nie dojechał, ale za dobrze wygląda. Z Omonią tam się nie popisał z tego co chyba słyszałem, więc no ale dobra, to zostawmy, ale Radomiak na pewno się w Poznaniu nie położy. Pamiętam ten mecz pierwszy za kadencji Macieja Skorży 0-0 w tym sezonie mistrzowskim, no to tam Majchrowicz w pierwszej połowie naprawdę bronił fenomenalnie. Debiutował w Ekstraklasie wtedy. Teraz znowu po swoich przebojach no zachował czyste konto w Zabrzu i naprawdę spodziewam się, że Radomiak... A chyba nie miał żadnej interwencji w tym Zabrzu, bo tam ten jedyna, czyste konto jest. Jedyna sytuacja to Lukasa tak. Podolskiego. No ale też powiem ci, że no, tam była seta. Nie wiadomo, jak trafił w bramkę, ale tutaj no, mógłby się Majchrowicz wtedy wykazać, więc wydaje mi się, że Radomiak na pewno przyjedzie po 3 punkty do Poznania, a szczególnie patrząc historię tego, jak Lech sobie radził przy Bułgarskiej w przednim sezonie, to ma kibic Lecha mieć tu jakieś ryzyko przed tym spotkaniem. Dlatego też spodziewam się na przykład oszczędzania Radka Muraskiego, bo jednak mecz z Radomiakiem wydaje mi się tutaj pod kątem rywalizacji ligowej ważniejszy. Jeszcze adnotacja z tego, co dziś próbowałem się dowiedzieć, około 25 tysięcy kibiców ma być w czwartek, przynajmniej tego się klub spodziewa. Oglądali tydzień temu Poznań Warszawa. No to ale mówiliśmy w lidze, tak? Chyba, jak dobrze pamiętam, więc trochę... A, no tak, okej. Okay. No, więc... Ale chodźcie na mecze ten, może jakiś podwójny bilet zróbcie na Radomiak Żargilis, więc... Pomóżcie Dawidowi, odwiedzajcie stadion przy ulicy Bułgarskiej. Lech gra w czwartek, Lech gra w niedzielę, Legia gra w czwartek, w weekend odpoczywa po dalekiej podróży, ale jestem przekonany, że za tydzień też będzie o czym rozmawiać, ale... Tak, jeszcze odnośnie tej całej logistyki do Kazachstanu i tak dalej, no to tak jak było zapowiadane, wyjazd z międzylądowaniem w Gruzji, no i to ważna informacja, że w kadrze prawdopodobnie, z tego co wiem na wczoraj, nie będzie Carlitosa. Pojawiały się informacje, że Carlitos rozwiązał kontrakt z Legią, żeby się związać z hiszpańskim drugoligowcem. Weryfikowałem te informacje dzisiaj od rana, no i Carlitos kontraktu z Legią nie rozwiązał. Temat z Hiszpanami jakiś jest albo był, bo na razie wszystko stanęło w miejscu i nic więcej na ten temat nie wiadomo. A chce odejść, zostać? Też nie wiadomo. Dostał sygnał chyba dość jasny, no nie zmieścił się w kadrze meczowej w piątek. Teraz nie trenował po meczu z ŁKS-em.
Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Mogę podać ci numer do Kalitosa. Nie, faktycznie, no wydaje się, że jest po zawodach, no tylko pytanie. Czy... Nie, no jest 7 do gry w tym momencie. Panowie, ja jak wypełniałem tę naszą ankietę, tam było o Kalitosie, zakreśliłem, że go nie będzie po letnim okien transferu. Więc ja będzie. Życzę, żeby jednak odszedł. Chyba powiedzieliśmy, że będzie. I on i Amaral będą. No to... Ja tutaj mam szansę zdobyć punkty na was i tutaj was przegonić, no ale wy tam też całkiem nieźle wystartowaliście, szczególnie pan Paweł po tych golach Pekarta, więc tak jedna w połowie kategoria. Sezonu sobie zrobimy takie resume, jak to tam jedna wygląda, kategoria. Ale na razie za wcześnie. To wiesz, to spokojnie. Dobrze, ruszasz do Kazachstanu, więc za tydzień będziesz nam opowiadał, jak to było. Szerokości. Jak ta podróż dokładnie wyglądała. Oby pozytywnie, jeśli chodzi o wynik Legii Warszawa, żeby nie było wielkiej nerwowości przed rewanżem, który w kolejny czwartek oczywiście nie w Warszawie, ale zanim ten rewanż, to my się w Poznań kontra Warszawa na pewno jeszcze spotkamy. Paweł Gorzewski, Tygodnik Piłka Nożna. Dziękuję. Dobra, szmeczyki. Dziękuję. Bardzo wam. Dziękuję i wam, widzowie drodzy, bo ponad 3000 osób nas dziś oglądało. Kto nas jeszcze nie obserwuje, niech to koniecznie nadrobi przycisk subskrybuj, łapka w górę. Będziemy bardzo wdzięczni i mówimy do zobaczenia.